Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy pyszny sos na bazie tahiny. Nie każdy z Was lubi tahinę, ale podejrzewam, że po sprawdzeniu tego przepisu polubicie tahinę. Bazą jest oczywiście tahina, nasza tahina, którą znajdziecie w naszym sklepie ekogram.pl oraz w sklepach Rossmann. Od niedawna mamy też taką większą, fajną gramaturę dla fanów tahiny. I dobrą tahinę poznacie a po składzie ekologiczny prażony sezam, i płynna konsystencja. Tahina ma być płynna. To jest bardzo ważne i proszę, szukajcie takiej tahiny w sklepach i pamiętajcie też, jak znajdziecie tahinę w sklepie i będzie u niej taka spora warstwa oleju, to jest nic złego. Sezam jest dość tłustym ziarnem i to jest naturalne, jeżeli ma pasta sezamowa. Nie ma dodatków, nie ma stabilizatorów, emulgatorów. To się będzie rozwarstwiać, jest to naturalne i odwracalne zjawisko, którego nie ma co się obawiać. Bazą naszej pasty jest, znaczy pasty, sosu jest tahina. Tutaj przygotowałem 80 g tahiny, 80 g wody, sok z cytryn, możecie użyć świeżych cytryn, albo jeżeli Wam się nie chce, po prostu polecam również nasz sok z cytryn. Tutaj są takie dwie duże łyżki stołowe, to jest około 30 g, troszeczkę soli, 1/4 łyżeczki, taka konkretna szczypta soli i jeden ząbek czosnku. To nam wszystko wystarczy do przygotowania super sosu, który bardzo fajnie sprawdza się do sałatek. Tutaj sobie przygotowałem już na kolację sałatkę, którą będę jadł. Bardzo fajny dodatek do sałatek, do różnych pieczonych, surowych warzyw. Też możecie sobie na przykład pociąć swoje ulubione warzywa w plasterki, znaczy w takie, nie, to się mówi w... Jak lubicie, sobie możecie pociąć i sobie możecie maczać w tym sosie, będą smakować naprawdę rewelacyjnie. Kalafior też jest bardzo dobry. Średniej wielkości miseczka, pierwszy składnik, 80 g tahiny. Drugi składnik, dwie duże łyżki stołowe soku z cytryny, to jest około 30 g. Konkretna szczypta soli. I będziemy dodawać naszą wodę, ale najlepiej zrobić to partiami. Dodam na początek połowę wody. I tutaj mieszamy, podejrzewam, że potrwa to spokojnie z minutkę. Pamiętajcie o tym, żeby dodawać wodę partiami, bo każdy z nas ma prawo lubić dokładnie taki sos, jak lubi. Ktoś lubi bardziej płynny, ktoś lubi taki gęsty, ktoś lubi bardziej wodnisty, także tą wodę możecie sobie dodać krok po kroku i wtedy uzyskacie taką konsystencję, jak lubicie. Pamiętajcie jednak, że po dodaniu na przykład sosu do lodówki, on troszkę zgęstnieje, więc możecie zrobić sos delikatnie bardziej płynny, niż się tego spodziewacie. Tak wygląda nasz sos z bliska. Jak co odcinek będę miał również dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach, do czego lubicie stosować tahinę. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon do naszego sklepu na naszą nową, średniej wielkości tahinę. I pamiętaj również o łapce w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrać więcej materiałów. Dzięki, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku.